Dzień dobry, witamy Państwa na konferencji prasowej Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy. Ze mną jest pan poseł Przemysław Koperski. Dzisiaj chcemy kilka zdań powiedzieć o wybitnym ministrze i panu premierze Jacku Sasinie, który wsławił się ostatnio przynajmniej w mówieniu, że demokracja kosztuje, ale w przypadku pana Sasina kosztuje 70 milionów złotych wyrzuconych w błoto za wybory, które miały się odbyć, a nigdy się nie odbyły. Szanowni Państwo, w kwietniu i w maju miałem przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Lewicy wraz z grupą posłów zgłaszać doniesienie do prokuratury na działania wobec pana premiera Morawieckiego i pana premiera Sasina za przekroczenie uprawnień i wydatkowanie tych 70 milionów złotych na wybory, które według nas wtedy nie miały prawa się odbyć. Oczywiście wybory 10 maja się nie odbyły, ale dziwnym trafem w poniedziałek prokuratura okręgowa w Warszawie umorzyła w tej sprawie postępowanie. No, ten zbieg okoliczności i te daty, kiedy Zjednoczona Prawica kończy konsultacje rządowe, nie są bez przyczyny. Pewnie panowie usiedli w gronie Morawiecki, Sasin, Kaczyński i Ziobro i ustalili, że jednym z elementów tej umowy będzie umorzenie tego postępowania, żeby nikt nie tykał pana premiera Sasina ani pana premiera Morawieckiego. Oczywiście w tej sprawie wczoraj złożyliśmy zażalenie do Sądu Rejonowego w Warszawie, tak żeby prokurator jednak przyjrzał się sprawie pana Sasina i chcemy dzisiaj bardzo wyraźnie zadeklarować, że Lewica nie spocznie dopóki prawdziwa kara nie zostanie wymierzona wobec pana premiera Sasina, dlatego że za szastanie publicznym groszem należy się po prostu bezwzględna kara i tutaj nie ma świętych krów, ani Kaczyński, ani Morawiecki, ani Sasin świętą krową nie są. Natomiast druga rzecz, która jest bardziej bulwersująca, dochodzi do nas z szeregów pracowników Poczty Polskiej. Dlatego, że te 70 milionów złotych, które wydatkowała Poczta Polska, ma być bezpośrednio obciążone przez pracowników Poczty. Właśnie teraz Zarząd Poczty Polskiej przekazał do związków zawodowych koncepcję dobrowolnych zwolnień, a jak dobrowolne zwolnienia to oszczędności, a jak oszczędności to znaczy problemy z płynnością finansową. Do tego właśnie doprowadza pan premier Sasin, gdzie najpierw daje polecenie, żeby Poczta Polska wydatkowała pieniądze nielegalnie, niezgodnie z prawem, a później karze pracowników Poczty Polskiej tym, że jest nieudolnym ministrem. Dzisiaj można byłoby powiedzieć, że pan premier Jacek Sasin to taka marka jak Amber Gold, czyli jedna wielka fikcja, jedna wielka ściema, bo za co się nie bierze i co by nie powiedział, to wszystko najpierw w złoto się zamienia, a później to złoto trafia do kosza, bo nic z tego dobrego nie ma, więc Sasin równa się Amber Gold. Dlatego Lewica podejmuje konkretne działania wobec pracowników Poczty Polskiej. Będziemy chcieli tych pracowników bronić i mamy już przygotowany wniosek do pani marszałek Witek, który dzisiaj został złożony, o nadzwyczajne posiedzenie Komisji Infrastruktury, tak żeby sytuację pracowników Poczty Polskiej omówić, ale mamy też jeszcze dwie konkretne propozycje w tej sprawie, żeby dbać o pracowników i o tych dwóch propozycjach powie pan poseł Przemysław Koperski. Szanowni Państwo, jeżeli zapytalibyście swojego listonosza, ile otrzymuje miesięcznie wynagrodzenia, to powie, że to jest kwota 2000 zł, 2200, 2300 po kilku latach pracy. I to jest zaskakująco nisko, tym bardziej, że Poczta Polska otrzymała już od państwa polskiego pomoc w wysokości 0,5 miliarda złotych. To było 419 milionów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w trzech transzach wypłacane. Pierwsza transza poszła jeszcze przed wyborami planowanymi na 10 maja i 70 milionów zagwarantowanego zwrotu za przygotowania do wyborów 10 maja. Szanowni Państwo, to jest 0,5 miliarda złotych, a dzisiaj Zarząd Poczty Polskiej mówi o tym, że pracownicy powinni pożegnać się z pracą. Takie oczekiwanie zostało skierowane do grupy 3,5 tysiąca osób. Dlatego dzisiaj występujemy do prezesa Najwyższej Izby Kontroli i do Głównego Inspektora Pracy. Tu są te dwa wystąpienia klubowe.
z prośbą o sprawdzenie, gdzie jest 0,5 miliarda złotych, które w tym roku Poczta Polska dostała i dlaczego te pieniądze nie trafiły dla pracowników. Czy z tych środków finansowych przypadkiem nie jest na przykład finansowana baza wojsk amerykańskich, szanowni państwo? Czy tam są jakieś placówki pocztowe warte 10, 20 albo 30 milionów złotych? Sytuacja jest po prostu niedopuszczalna. Mamy nadzieję, że te pieniądze, które zostały przekazane do tej instytucji, trafią w te ręce, które są wyciągnięte po te środki, czyli do pracowników. Bardzo serdecznie dziękuję.